Dzień dobry. W tym filmie opowiem Wam, omówię Wam wszystkie zasady, mam nadzieję, że wymienię wszystkie zasady, którymi kieruję się przy wyborze odpowiednich ubrań i przeróżnych rzeczy znajdujących się w lumpeksie. Witam Was wszystkich na moim kanale. Jak ktoś jest tutaj nowy, to ja Wam wytłumaczę, kim ja jestem. Jestem lumpeksoholiczką. Uważam, że znam się na kupowaniu w lumpeksach najbardziej, może nie najlepiej na świecie, ale wiedzę swoją zbierałam już 8 lat. Wszystkie ubrania, jak jeden mąż z tej szafy, czyli z mojej szafy, pochodzą z lumpeksu. Tak samo jak te zasłonki piękne, za pół darmo kupione. Również ta pseudodrewniana poduszka, wypełniona takimi kuleczkami w środku. Teraz już jest uklepana, ale wcześniej była wręcz jak drwo. W lumpeksach kupuję również buty, a film z butami, które kupiłam, wszystkimi w lumpeksie, macie podlinkowany na dole jako pierwszy. Dodatkowo w drugiej linijce będzie link do playlisty ze wszystkimi moimi lumpeksowymi filmikami, czyli filmikami, w których pokazuję moje stylizacje z lumpeksów oraz chwalę się zakupami z lumpeksu. Wypróbowałam już chyba każdy kadr możliwy w tym pokoju, żeby było widać tą koszulę, ale żaden nie jest odpowiedni tak jak ten. Wszystkie kadry, które ustawiam, są maksymalnie tragiczne, więc stwierdziłam, że się nie będę pierdzić i siądę sobie normalnie na kanapie i tutaj sobie przeczytam z zeszytu. Jeśli wybierasz się do lumpeksu, to po pierwsze zarezerwuj sobie na to czas, ponieważ wiadomo, no, lumpeks jak każde zakupy, jak każde łażenie po sklepach wymaga czasu. Ja wtedy przeglądam każdą rzecz, każdą, od A do Z. Nigdy nie mogę nic znaleźć w lumpie, wszystko wydaje mi się takie same. Chociaż to jest fajne. Taki motyw. Nawet spoko. No może znajdziesz coś innego tam, to mi się tak średnio podoba. Pokaż to, to pokaż. To? Mhm, wyjmij. Aha. Ale no to jest... 38. Aha. Tu też jest 38. I tu też. Nie ma w ogóle na mnie. O, to jest... No, na końcu może... Na końcu może zawsze coś... Ktoś sobie coś skryje. No, to ostatnie pokaż. Aha. No rzeczywiście. Nic, no ale nic nie ma. No ale po co ci to? Idziemy stąd, tak? Tak. Po drugie, ustal maksymalną kwotę, jaką chcesz wydać na tych lumpeksach, bo są lumpeksy, w których kilogram kosztuje 55 zł. A 55 zł za kilo to jest chora cena. Chora. Polecam Wam wybierać lumpeksy najdroższe, gdzie kilo kosztuje 20 zł. A przynajmniej ja takie wybieram. Zanim wyjdę, sprawdzam, czy w portfelu mam gotówkę, ponieważ w niektórych lumpach nie można płacić kartą i to jest nawet o wiele lepsze dla klientek takich, dla szalonych klientek takich jak ja, które jeszcze nie do końca panują w sklepie z takim natłokiem szmat. Płacenie gotówką wtedy jest lepsze, ponieważ ja wtedy sobie biorę do portfela 4 dychy. Czyli musicie wiedzieć, czego chcecie, bo niejednokrotnie są takie lumpeksy, w których na przykład t-shirt kosztuje 20 zł, co w ogóle się nie opłaca jak dla mnie. No chyba, że znajdziecie t-shirt, wiecie, jakiegoś Calvina Kleina czy od jakiegoś projektanta, gdzie te t-shirty są zrobione z jakichś wybitnych materiałów i uszyte są wybitnie, a zazwyczaj tak nie jest. W lumpach lądują szmaty z H&M-u, z Primarka i nieraz w lumpeksie kosztują drożej niż po prostu w tych sklepach, z których one są. Sprawa trzecia. Chodź po lumpeksie jakoś systematycznie między tymi wieszakami się poruszaj, a nie miotaj się, bo to wtedy stracisz więcej czasu zdecydowanie. Jeśli chcesz kupić kurtkę, no to idziesz na wieszak z kurtami i przeglądasz każdą, bo jeżeli ty popatrzysz tylko jakby po tych górach wieszaków, po kolorach, to ty nic nie znajdziesz. Jeżeli nie masz jakiegoś celu sprecyzowanego, a masz na przykład te właśnie 4 godziny do zużycia w lumpeksie, to przeglądaj każdą rzecz, każdą w poszukiwaniu perełki. Nieraz trzeba grzebać w tych koszach, wygrzebywać stamtąd, bo też się trafiają perełki. Sprawa czwarta, tak jak mówiłam, nie patrz koniecznie na markę, a dotykaj materiału i szukaj materiałów, które aż wręcz będziesz chciał ubrać na siebie, aż będziesz chciał to mieć na sobie, że ten materiał będzie tak miły. Żeby się poznać na materiałach, dużo nie trzeba, no po prostu trzeba zwracać uwagę na te materiały, prawda? Bo w lumpach nieraz znajdziemy jakieś przepaskudne poliestry, skłaczkowane, skudłacone. Nie ma sensu tego w ogóle kupować. Szukajcie materiałów takich jak wełna, len, jedwab. Mam wiele rzeczy z jedwabiu, z lumpeksu. Bawełna prawdziwa, wiskoza też jest dobra dla skóry naszej. Skóra właśnie, jakieś skórzane kurtki. Tylko w lumpeksie. W życiu bym nie kupiła kurtki skórzanej jakiejś nowej. To jak dla mnie to nie ma żadnego sensu, bo skóry w lumpeksie to jest zatrzęsienie. Owszem, nie mówię, nie zwracaj zupełnie uwagi na markę, ale zazwyczaj ja tak mam, że kiedy dotykam jakieś ciuchy, bo ja je przeglądam i dotykam, i jak dotknę jakiś materiał i wiem, że on jest fantastyczny, to zazwyczaj jest to bardzo dobra marka. Na przykład marka Big Bog, Moncler, Hollister, Yves Saint Laurent, Valentino i tak dalej. Naprawdę tych marek to tam jest mnóstwo. To mnie to śmieszy, kiedy ktoś kupuje sobie t-shirt za 500 zł, a w lumpeksie jest identyczny. No mnie to śmieszy akurat. Tylko po to, żeby mieć tutaj znaczek gościa na koniu. Kupujcie dalej. Ja takich t-shirtów, Boże, widziałam za... po złotówce, a na przykład jedną koszulę Yves Saint Laurent męską, białą kupiłam za złotówkę. Kobieta się nie znała i sobie zawiesiła na wieszaku za złotówkę. Kolejna sprawa właśnie to wyszukiwanie promocji. Jakby my musimy przechytrzyć kobietę sprzedającą w tym lumpeksie i nie kupować rzeczy wycenionych, bo te rzeczy, ja przynajmniej nie kupuję w ogóle rzeczy wycenionych, a tylko rzeczy na wagę lub takie, które kosztują 2 zł lub złotówkę. Ponieważ zazwyczaj te kobiety, które sobie tam to rozwieszają i na najdroższych wieszakach układają ubrania, które akurat w mojej wsi noszą się najczęściej. Czyli bokserki, t-shirty, jeansy, jakieś sweterki i to jest zwykle Primark, tam na dole Primark i H&M, a na górze, gdzie cały towar jest na wagę, tam są właśnie lniane koszule jedwabne, wszystkie vintage, idealne właśnie dla mnie, całkiem w moim stylu, a całkiem niemodne, o. Pisałam to, te zasady jakieś 2 miesiące temu, bo wtedy obiecałam wam ten film i teraz czytam, co tu mam i właśnie powiedziałam wam praktycznie słowo w słowo to samo, czyli jednak pamiętam. Aha, tu jeszcze mam dopisane, że warto wybierać takie ubrania, które mają praktycznie zmazaną metkę do biała, bo wtedy wiadomo, że te rzeczy są vintage, czyli te rzeczy są stare, były prane już milion razy i nic się z nimi nie działo, więc czy coś się z nimi dalej stanie? No właśnie, raczej nie. Takie stare rzeczy mega długo się trzymają. Czasami przymykam oko jednak na jakość materiału, jeśli krój fituje na mnie idealnie. Czyli jeśli krój dodaje mi +1 milion do bogactwa, +1 milion do seksowności, do elegancji. Przykładem jest ta bluzka. Ona kosztowała, nie wiem, złotówkę może. i jest z totalnego plastiku, ale jest piękna, ma piękny kształt. Pięknie wykończone rękawy, pewnie laserowo jakoś szyte i tak dalej. To jest koszula z plastiku, ale wyglądam w niej wspaniale, więc czemu jej nie mieć? Po przejrzeniu całego sklepu, całego lumpa, nie bójcie się, nie wstydźcie się zapełniać swojego koszyka tak, żeby powstała góra szmat. Ja zawsze po prostu uklepuję taką górę szmat. Biorę wszystko, co mi się podoba i co potencjalnie może być na mnie dobre. Następna bardzo ważna rzecz. Po to rezerwujemy sobie tyle czasu na ten lumpeks, żeby móc wszystkie szmaty, całą górę szmat, którą mamy w koszyku, przymierzyć. Konieczne jest przymierzenie tych ciuchów, żeby właśnie stwierdzić, czy dodają nam plus milion do elegancji, czy odbierają nam to, czy wyglądamy w tym tragicznie. Ja dopiero po wielu latach nauczyłam się eliminacji niektórych ciuchów, które na przykład nagle się w nich zakochałam, ale są za małe, może schudnę, za krótkie, a może będę ubierała spódnicę z wysokim stanem, tyle że ja nigdy w życiu nie ubierałam spódnicy z wysokim stanem. I mnóstwo mam za krótkich bluzeczek, za małych spodni, na przykład za wąskie rękawy, ale była piękna, ale była cudowna, ja schudnę i tak dalej. Nie ma to w ogóle żadnego sensu kupowanie ubrań za złotówkę na zapas. To jest w ogóle bez sensu. I jak już nam się przydarzy to, że się zawalimy szmatami po sufit. To, co widzieliście w mojej garderobie, to jest jedna... Dobra, to jest 1/2 tego, co mam. Bo drugie tyle ja mam na strychu. Ja mam drugie tyle na strychu, pomimo tego, że... Myślę, że w swoim życiu to ze 3 całe swoje szafy już wypieprzyłam w siną dal. Nawet nie pamiętam, co to były za ciuchy. I łapię się na tym, że rzeczy, które mam na strychu, to ja nie pamiętam w ogóle, co tam jest. Kiedy ja tam idę i patrzę na dno wora, o, ja takie miałam. Tyle, że nadal się w to nie mieszczę. Od 6 lat się w to nie mieszczę. No ale żal wyrzucić. I właśnie, chodzi o to, żeby nie było nam żal wyrzucić. Ja też robię zakupy w lumpeksach po to, żeby móc sobie bez żadnego wyrzutu sumienia zmieniać, wymieniać tą garderobę, ponieważ moda pędzi jak szalona, zmienia się non-stop, ale też ja za bardzo za tą modą nie gnam, tyle że raczej szukam swojego stylu i to poszukiwanie stylu też jakby wymaga wyrzucania szmat. I trzeba robić miejsce na kolejne szmaty, więc wyrzucajcie szmaty. Dzięki lumpeksom mogę wyglądać pięknie, elegancko, nawet w domu, bo kiedy ta koszula lekko mi się pobrudzi czy znudzi, ja chodzę w niej po domu, nawet w białych. W białych nieraz sprzątam, kible myję, jeśli tylko jest wygodna, a jeśli nie, to nawet nie mam skrupułów obciąć jakiś rękaw, coś tam podciąć, czy nawet doszyć falbanę, czy po prostu doszyć coś tutaj, żeby zrobić z tego taką sukienkę, podomkę po domu, zszyć bluzkę ze spódnicą i mam podomkę, bo też strasznie dużo rzeczy przerabiam i szyję sobie. Ale o moich uszytych rzeczach może nagram film, jeśli będziecie chcieli. To jest dla mnie ważne, żebyście pisali w komentarzach, co chcecie u mnie zobaczyć. Czy chcecie zobaczyć, co sobie uszyłam, czy chcecie zobaczyć jakieś... szmaty moje z lumpeksu, które mam, jakieś najciekawsze, najmodniejsze. No tak jak mówiłam, cała szafa jest z lumpeksu, plus strych. W tej przymierzalni, kiedy już przymierzamy, strasznie się wybijam, ale mam nadzieję, że to będzie w miarę dla Was klarowne. W tej przymierzalni, jak już jesteśmy i przymierzamy te szmaty, to wiadomo, jest ich góra, my jesteśmy zauroczeni, zakochani w tych szmatach nagle, co sobie wzięliśmy i przymierzamy. No i przymykamy oko na pewne rzeczy, dobra, przymierzone, odkładam rzeczy, te, które powiedzmy chcę wziąć, a resztę odwieszam na wieszak i teraz znowu po raz kolejny zastanawiam się nad tymi rzeczami, które chcę wziąć, czy na pewno wszystkich potrzebuję, czy na pewno wszystkie fitują na mnie idealnie. Czy wszystkie leżą na mnie idealnie? Czy kolorystycznie do mojej twarzy pasują idealnie? Czy będę miała do czego to ubrać? Czy cokolwiek będzie mi do tego pasowało? Ja też w ogóle mam, no, otyłą sylwetkę, prawda? Grubas jak się patrzy, więc też nie wszystko mogę kupić. Niestety mogę kupić tylko bardzo mało tak właściwie ubrań, kształtów, wykrojów, wzorów. No ponieważ tu trzeba zakryć, tutaj rękę, tutaj brzuch i dupsko i tak dalej, to też nie mogę kupić każdej rzeczy. Więc to też jest wyzwanie, dlatego też tak przymierzam, eliminuję. W tej przymierzalni też oglądamy dokładnie rzeczy. Czy nie brakuje guzików, czy nie ma jakiejś dziury pod pachą, czy coś nie jest rozprute, poplamione. Bo jeżeli coś właśnie jest rozprute, poplamione, nie ma guzików, nie bierzemy tego. Nie ma sensu tego brać. No chyba, że tam jednego guzika brakuje i macie chwilę czasu, żeby sobie guzik przyszyć. Czy tam macie tą chwilę czasu, żeby sobie dziurę zacerować, ale no czy trzeba się zastanowić, czy jest sens. Poplamionych rzeczy na kołnierzu, jakichś odbarwionych na żółto czy z plamką nie biorę nigdy, chociażbym się po prostu zakochała nad życie, nie biorę nigdy, co ma jakąś plamę, ponieważ to jak się nie spierze, to będzie to do wyrzucenia. Przy kasie już polecam Wam zawsze z kobietą dyskutować, prosić o zniżkę, targować się z nią po prostu, jeżeli jakiś ciuch, który już musicie mieć, właśnie ma defekt, to wtedy prośba o zniżkę jest wskazana. Czasami dają zniżki, czasami no wiadomo nie, ale to już są względy, wiecie, indywidualne. Natomiast mam znajomego, który chodzi do tego lumpeksu, gdzie ja i dostaje wszystko za darmo, ponieważ kobieta go już tak zna, nie wiem, tak polubiła, że on tam w środku w tym lumpeksie z nią pali fajki, a ona mu mówi weź wszystko za darmo, co chcesz. Także spoko, no nie? Można jakieś tam układy z paniami z lumpów sobie mieć. Wracając jeszcze do tej przymierzalni, to kiedy ja sobie przymierzam te ciuchy, to zawsze staram się zachować ład i porządek w sklepie. Nigdy nie zostawiam syfu, żeby ten ład i porządek utrzymać. Z tej góry szmat z koszyka każdą rzecz wyciągam po kolei, przymierzam. To znaczy podczas przymierzania robię tam niezły burdel, niezły syf, rozwalam wszystko, żeby sobie przymierzać najpierw góry, później doły, żeby to nie było takie pomieszane, ale każdą już przymierzoną rzecz zawieszam na wieszak, odwieszam na rurkę, gdzieś po prostu jak jest rurka z zasłonką w przymierzalni, to na tą rurkę sobie odwieszam te rzeczy i później jak już mi się zbierze kupa, odwieszam albo na sklep, albo po prostu na jakąś taką wspólną rurkę, gdzie kobieta sobie sama to odwiesi i przymierzam dalej, a rzeczy, które chcę brać, nie odwieszam na wieszaki, bo na to mi szkoda czasu, tylko gdzieś tam je rzucam i później właśnie drugi raz przymierzam. I jest też taka sprawa, że przecież łażenie z tym koszykiem po sklepie, jak już się tak wypełni, to jest niewygodne zupełnie. To się nie da tak przeglądać. Ręce muszą być przecież puste, żeby móc przeglądać. Nieraz bardzo wysoko kobiety mają zawieszone i to się trzeba zmęczyć. Lumpeksy mnie naprawdę męczą. To jest mój workout jak pieron. Ja wtedy ten koszyk sobie od razu, na samym początku stawiam sobie go gdzieś z boku, gdzieś przy regale, tak, żeby nie przeszkadzał innym klientom w poruszaniu się między wieszakami. To trzeba po prostu sobie troszkę pomyśleć. Mam nadzieję, że moi widzowie myślą. Stylizacja do lumpeksu jest ważna, ponieważ musimy mieć wolne ręce, które możemy swobodnie podnieść, więc stylizacja musi być wygodna. Stylizacja letnia do lumpeksu moja prezentuje się właśnie tak, czyli luźna jakaś koszula, wystarczy, że rozepnę tutaj jeden lub dwa guziki i na lajcie mogę ją zdjąć i ona w ogóle nie krępuje mojej głowy podczas ściągania. Krótkie spodnie, które też szybko mogę zdjąć, nie ściągając butów. Ubrałam buty wiązane, ponieważ nie chcę, wiem, że nie chcę kupować żadnych długich spodni, więc nie będę musiała ściągać butów, żeby móc przymierzać długie spodnie. Po prostu wiem, że nie chcę żadnych długich gaci, bo mam ich w cholerę i te buty też powstrzymają mnie przed kupnem jakichś długich gaci, bo nie będzie mi się chciało ściągać butów, bo zawiązałam je mocno i nie ma ściągania. Do tego wszystkiego plecaczek wygodny, prawie niewidoczny, plecak, który uszył mi mój kumpel na urodziny, plecak od Valentino, do którego wrzucam tylko i wyłącznie portfel, klucze, chusteczki, no i może wodę w taki upał, ponieważ w tym lumpie może być sucho. Jeżeli wiemy, że będziemy kupować bluzkę, będziemy przymierzać dużo bluzek, to sobie ubierzmy taką, która się łatwo ściąga. Na przykład robicie sobie make-up i idziecie w golfie do lumpeksu i ściągaj ten golf i wyjdź z makijażem. Powodzenia. Czyli ubieramy na siebie bluzkę wygodną, łatwą do ściągania i taką, która nie będzie nam ścierała za każdym razem makijażu. Sprawa tutaj przy tym makijażu. Przy każdym ubieraniu czegoś przez głowę w lumpeksie ja zawsze chronię swoją twarz. Po prostu naciągam materiał od przodu i tak zakładam, że chronię swoją twarz. Pokażę wam na przykładzie tej bluzy z lumpeksu Lonsdale. Wkładam ręce w kołnierz i nakładam ją tak. Najpierw od tyłu, a potem tutaj mam ręce i naciągam, przekładam tak. Tak samo ściągam. Żeby mi nie niszczyło makijażu, ani żeby te brudne szmaty nie dotykały mojej twarzy, bo to później mi wychodzą pryszcze. Następna sprawa stylizacji do lumpeksu. To wygodne buty, bo jeżeli mamy łazić na zakupy, no to buty według mnie są bardzo ważne, wygodne, ale ja już się nauczyłam, że się szpilek żadnych nie nosi. Niewygodne buty to jest cierpienie, to jest kucie w mózgu. Jak mam niewygodne buty, to mnie tutaj w mózgu kuje i później mam migrenę. Aby mieć też wygodne, wolne ręce, przeglądanie szmat, żeby było wygodne, no to ja zawsze ubieram mój plecak. Plecak, worek. Plecak to plecak. Mamy go na plecach, nie trzeba się pieprzyć z torebkami. Kiedyś w liceum to byłam modnisia i nosiłam sobie tutaj na zgięciu torebkę i chodziłam w szpilkach też. No to było tragiczne. No po co sobie dorabiać tylko w kurwu. Ja też zazwyczaj nie przewiduję, ile kupię w tym lumpie i zawsze kupię za dużo, a jak nie kupię nic, to prawie płaczę. Wychodzę płacząc. Ale to mniejsza z tym. I wiem, że kupię dużo i niejednokrotnie w lumpeksach nie dają reklamówek, nie dają siatek, albo dają, ale takie paskudne, co mi do stylizacji nie pasują, bo ja nie chodzę z reklamówkami też, bo mi nigdy do stylizacji nie pasują, uważam, że to wiocha, zwłaszcza takie przeźroczyste. No chyba, że jest to mięsna reklamówka Moschino i Gucci, z drugiej strony ma napis, którą zrobiłam na pokaz mody Tomasza Armady i możecie ją oglądać w moim filmiku podlinkowanym jako 3. oraz w filmiku podlinkowanym jako 4. Jest to po prostu zapis całego tego pokazu mody Tomasza Armady i w tym pokazie idzie moja siata oraz robiłam do tego pokazu makijaże. Gacie. A w Kamagu ten pokaz został opisany jako najważniejszy pokaz w historii polskiej mody. Także no kłaniam się kobieta z backstage'u. Także bardzo się cieszę, że mogłam ten pokaz również tworzyć, w nim uczestniczyć i na tym backstage'u sobie spędzać czas z Bellą Ćwir, z Siksą, z Kacprem Szaleckim i Hanka Podraza, nie wiem czy kojarzycie taką kobietę, polską lumpeksową królową. Zamierzam również taką być, ona nawet zna jakieś lumpeksy, które są w jakichś podziemiach i garażach. Może mi się też kiedyś to uda, ale musiałabym mieć cel kupowania tylu szmat, bo ona naprawdę kupuje ich mnóstwo, ponieważ jest kostiumografką, więc ona te kostiumy tworzy, także no musi mieć z czego. I tak tutaj też taka ciekawostka, w teatrach i w filmach, wielkich superprodukcjach, moi drodzy, kostiumografki ubierają aktorów nieraz, niejednokrotnie w szmaty z lumpeksu. Po prostu tak to wygląda. Trzeba mieć do lumpeksów oko. Dacie radę, ja w was wierzę. Jak jesteście bogaczami, to nie chodzicie do lumpeksów, a jak jesteście biedakami jak ja, to chodzicie do lumpeksów i polecam wam dowiadywanie się, w który dzień jest najtaniej i przychodzenie tam, kiedy jest najtaniej. Oczywiście jeśli macie taki gust, tak spaczony gust jak ja, czyli nikt normalny nie ubiera się tak jak ja, także na mojej wsi, na mojej wiosce, to ja mam nawet ostatniego dnia w najtańszy dzień zostają wszystkie perełki, które bym sobie zamarzyła, ale jeżeli ubieracie się raczej tak standardowo, sieciówkowo, chcecie wyglądać no modnie, no to musicie się liczyć z tym, że w dzień, kiedy będzie najtaniej, no to tych rzeczy już nie będzie. Pozostaną same takie perełeczki vintage'owe dla mnie specjalnie. Nie patrzcie też w lumpeksie na rozmiar na metce, ponieważ on nieraz gówno mówi tak naprawdę, bo niektóre rzeczy ja mam nawet w rozmiarze S, a zazwyczaj noszę XL, XXL. Albo na przykład kupuję ubrania w rozmiarze 52, 54, żeby mieć takie luźniejsze lekko. W ogóle nie patrzę na rozmiar, tylko patrzę na materiał i patrzę na to, jak to na mnie leży. Jak ja w tym wyglądam. Czy bogato, czy ja się sobie podobam, czy pasuje mi do twarzy, czy nie. No już się powtarzam, tutaj wiem. O lumpeksach i w ogóle o kupowaniu w lumpeksach, to ja bym mogła gadać naprawdę latami, latami, dłużej niż ja spędziłam w sumie w tych lumpach. W każdym mieście zawsze szukam lumpeksu. Teraz byłam na wakacjach w Świnoujściu i obeszłam wszystkie lumpy, jakie tam w ogóle istnieją i w Międzyzdrojach też. Ale cena mnie tam powaliła, bo właśnie tam zobaczyłam 55 zł za kilo. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do oglądania wszystkich moich poprzednich, ponieważ no nieźle mam łeb zryty. Myślę, że ciekawego coś tam znajdziecie. W ogóle trzymanie tła tak wygląda. Subskrybujcie, chociaż niczego nie musicie, nikt do niczego nie jest zmuszany tutaj. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał i dacie łapkę w górę, to po prostu moje filmy będą tam gdzieś na głównej, to w ogóle może nie, ale komuś się tam gdzieś tam wyświetlą i kogoś to może zaciekawi, byłabym szczęśliwa, ale dzisiaj obejrzałam film Lorda Kruszwila, który opowiadał o zarobkach na polskim YouTubie i myślę, że po prostu YouTube to hobby. Chyba że jakaś firma zechce, żebym ją reklamowała. Może jakiś lumpeks. Tyle, że lumpeks nie zapłaci mi za reklamę. Chętnie coś zareklamuję. Mam gadane. Umiem wszystko sprzedać. Na przykład wygrałam taki konkurs z koleżanką na Audio River. Dostałam stoisko swoje własne razem z nią, na którym na targach muzycznych Audio River 2017, czyli w tym roku, na rynku w Płocku przy scenie Berna miałyśmy swoje stoisko i tam sprzedawałam ciuchy, które właśnie uszyłam ja, oraz różne gadżety, okulary festiwalowe. I wyobraźcie sobie, że sprzedałam prawie wszystko i nic na tym nie straciłam, a nawet udało mi się zarobić, także myślę, że umiem sprzedać. Akurat to mam w sercu. Pozdrawiam!